Niespodziewanie już w pierwszej minucie meczu to Wiślacy stanęli przed szansą na objęcie prowadzenia. Rywale z Wieliczki kontrowali, ale w bramce gospodarzy nieźle spisywał się Kamil Sienkiewicz. W trzeciej minucie bramkarz Wisły dalekim wyrzutem posłał futbolówkę w stronę Pawła Piskorza. Najlepszy strzelec Wisły przyjął piłkę i umieścił ją w bramce rywali. Lider rozgrywek z Wieliczki, podrażniony straconą bramką, poprawił grę i zaczął przeważać. Zamknięci na własnej połowie gospodarze bronili się nieźle, ale napór rywala trwał. W dziewiątej minucie Kamil Sienkiewicz skapitulował po strzale Tomasza Grzesiuka i zrobiło się 1-1. Zawodnicy z Wieliczki walczyli o kolejne trafienie i nadal atakowali. Ustawieni wysokim pressingiem odbierali piłkę w środku pola, nie pozwalając wyjść Wiślakom z kontratakiem. W końcówce pierwszej odsłony meczu kilkoma niezłymi interwencjami popisał się Kamil Sienkiewicz. Do przerwy wynik już się nie zmienił i po 20 minutach gry na tablicy świetlnej widniał wynik 1-1. Po zmianie stron zawodnicy z Wieliczki objęli prowadzenie po strzale Tomasza Kwatera. Wynik 2-1 nie utrzymał się długo, bowiem już w siódmej minucie Tomasz Bieda popisał się indywidualną akcją i trafił na 2-2. Druga odsłona meczu należała już jednak do gości. Solne Miasto, jak na lidera rozgrywek przystało, prowadziło grę i łatwo dochodziło do okazji bramkowych. W ósmej minucie Kamil Jeleń wyprowadził swój zespół na prowadzenie 3-2. Chwilę później ten sam zawodnik podwyższył na 4-2. Dwubramkowe prowadzenie nie uspokoiło ataków gości, którzy mogli prowadzić jeszcze wyżej, ale w bramce Wiślaków dwoił się i troił Kamil Sienkiewicz. Napór zawodników z Wieliczki nie ustawał i w 14 minucie było już 5-2. W 17 minucie za szósty faul na zawodniku gości sędzia podyktował dla nich przedłużony rzut karny, który na bramkę zamienił Kamil Kupiec. Wiślacy w końcówce starali się jeszcze zmniejszyć straty, ale lider rozgrywek grał doskonale w obronie i kontrował. Jeden z takich kontrataków wykończył Tomasz Grzesiak, który ustalił wynik spotkania na 7-2. Dzięki zwycięstwu Solne Miasto Wieliczka utrzymało fotel lidera pierwszej ligi. Wisła Krakbet 2 z 8 punktami dorobku zajmuje 9 miejsce w tabeli. W 11 kolejce podopieczni Jakuba Zielińskiego zmierzą się na wyjeździe z Jedynką Niemodlin.